Przedstawiam Państwu Krzysztofa Dubińskiego, znakomitego dziennikarza i pisarza, autora znakomitej, naprawdę Państwu bardzo gorąco polecam, książki pod tytułem Wojna Witkacego, czyli Kumbą w galifetach. Przeczytacie Państwo koniecznie, bo to, co usłyszycie tutaj, to zapewne będzie tylko drobny wstęp, a to jest najlepszy specjalista od historii pierwszej wojny i Witkacego w niej doświadczeń. A przy okazji dla nas specjalnie będzie odkrywał również doświadczenia Teodora Białynickiego-Biruli w czasie pierwszej wojny światowej. A zatem przynajmniej troszeczkę spróbuję, taki wstępik zrobię. Dotyk apokalipsy dla Witkacego i Teodora w wykonaniu Krzysztofa Dubińskiego. Dziękuję bardzo i zamieniamy się. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dotyk apokalipsy, bo rzeczywiście to, co spotkało obu bohaterów dzisiejszego wykładu, to było zetknięcie z apokalipsą, bo tak naprawdę apokalipsą była Wielka Wojna. Pierwsza wojna światowa, która zasłużenie zyskała sobie nazwę Wielkiej Wojny i to niemal w kilka miesięcy po jej rozpoczęciu, była chyba najbardziej straszliwym doświadczeniem wojennym Europy. Druga wojna światowa, wbrew pozorom, wcale nie przynosiła takiego piekła. Oczywiście przyniosła piekło ludobójstwa, Holokaustu, ale jeżeli chodzi o przebieg działań wojennych, to nie. Natomiast ta Wielka Wojna, pierwsza wojna światowa, to było takie wydarzenie, które przeorało całą cywilizację europejską. To był prawdziwy koniec nie tylko XIX wieku, który jeszcze przeciągał się na początek wieku XX, ale to w ogóle był koniec tamtego świata. Tamten świat do pierwszej wojny światowej, do wielkiej wojny z jego porządkiem politycznym, społecznym, również kulturowym, po prostu upadł. Wielka wojna stworzyła ten świat od nowa. W przypadku Witkacego pierwsza wojna światowa stworzyła również jego, bo do pierwszej wojny światowej był Stanisław Ignacy Witkiewicz, a po pierwszej wojnie światowej, w wyniku zapewne doświadczeń wojennych, narodził się Witkacy. Zacznijmy od naszego sprawcy naszej wystawy, ponieważ od kolekcjonera, który zgromadził ten wspaniały zestaw obrazów Stanisława Ignacego Witkiewicza, Teodor Białynicki-Birula, widzicie Państwo daty życiorysowe. Z punktu widzenia rozpoczęcia wojny był zawodowym wojskowym. Był zawodowym lekarzem wojskowym, ukończył w Petersburgu w 12 roku, dwa lata przed wybuchem wojny, Wojskową Akademię Medyczną. W czasie tych studiów specjalizował się, interesował się chorobami płuc, ale tak naprawdę program tych studiów był programem takim ogólnowojskowo-leczniczym. Do wojny były dwa lata, więc po skończeniu tej akademii skierowano go do 105 Pułku Piechoty w Wilnie, gdzie był młodszym lekarzem pułkowym. Przez te dwa lata prowadził izbę chorych w pułku. Wiecie Państwo, to nie jest doświadczenie lekarskie. Jak się leczy soldatów i skacowanych oficerów i leczy się im choroby weneryczne, w które nagminnie popadali, to nie jest żadne doświadczenie medyczne, to nie jest doświadczenie wojskowe. Więc kiedy w połowie 14 roku przyszła wojna, to nasz Teodor Białynicki-Birula, trudno było o nim mówić, że jest doświadczonym lekarzem. Zresztą w tym Wilnie też nie bardzo mu się układało, tam nie zagrzał dużo miejsca, starał się o to, żeby go przeniesiono gdzieś do innej jednostki i przeniesiono go na początku 1914 roku do 16 Pułku Strzelców, strzałkowego pułka, takiego dobrej jednostki, która stacjonowała w Odessie. I tam został lekarzem pułkowym. Zaraz, w kilka miesięcy później, wybuchła wojna i jak sam pisze w swoim życiorysie, pisanym już po wojnie na wezwanie polskich władz wojskowych, z tym pułkiem, z tym 16 Pułkiem Strzeleckim wyruszył w pole, czyli wyruszył na wojnę. Ten pułk został skierowany na front karpacki. To była pierwsza faza wojny i w tej pierwszej fazie wojny Rosja carska zaatakowała Austro-Węgry i
z ogromnym powodzeniem. Przez kilka, to była ogromna rosyjska ofensywa, która praktycznie zmiotła w pierwszej fazie wojska austriackie. Rosjanie dobrnęli aż do Krakowa, zdobyli Przemyśl i posuwali się naprzód. Ten 16 pułk na szczęście dla naszego doktora znajdował się w tyłowej części tych korpusu i tej armii, która atakowała. Tam było kilka armii, które na długim odcinku frontu toczyły wojnę. Więc początkowa faza wojny nie wyglądała dla Bierudy źle. Co to znaczy lekarz pułkowy i co to znaczy być lekarzem pułkowym? Tak wyglądał pułkowy szpital polowy. Kiedy się rozpoczynała wojna, w każdym pułku, przy każdym pułku istniał taki szpital. To było kilkadziesiąt namiotów przewożonych wozami konnymi. Do tego był personel biały, czyli siostry miłosierdzia, pielęgniarki. Było zawsze kilku felczerów i było dwóch, trzech lekarzy, w zależności od tego, jak pułk starał się, potrafił sobie zabezpieczyć. Był starszy lekarz pułku i dwóch młodszych lekarzy. I taka ekipa wyruszyła właśnie na front. Do tego był cały oddział, kompania sanitarna, która ten szpital obsługiwała, organizowała kolumnę ewakuacyjną. Tak wyglądała na pokazie taka kolumna ewakuacyjna, konna, żołnierze na koniach, pomiędzy końmi przymocowane nosze, na których kładziono rannych i ewakuowano, miano ich ewakuować z linii walki do tych namiotów szpitala polowego. Kiedy oczywiście był również transport ręczny, tak wygląda transportowanie chorych na pałatkach zawieszonych na drągu, czy też prowadzenie tych chorych do szpitala polowego. Te zdjęcia, które Państwu pokazałem, są zdjęciami propagandowymi, tworzonymi wówczas. Tak, propaganda, to zdjęcie, które Państwo widzicie, jest akurat niemieckie, ale po obu stronach frontu, obie strony, i armia carska, i armia austriacka, i armia niemiecka, publikowała chętnie w prasie i w propagandowych książkach takie właśnie zdjęcia pokazujące, jak to nie trzeba się niczego bać, nie trzeba się bać tej wojny, bo kiedy nawet już nasz żołnierz zostanie ranny i wróg go porani, no to trafi pod dobrą opiekę, pod te namioty, gdzie te siostry miłosierdzia w białych kitlach się nimi zajmą, żołnierze ich z kolumny sanitarnej ich dotransportują do tych namiotów, a tam lekarze będą ich leczyć. I tak oczywiście wyglądał ten propagandowy przekaz zaraz na początku wojny. On się później zmieniał, ale utrzymywał się tak przez pierwszy rok. Ale to, jak mówię, jest przekaz propagandowy. Natomiast no, życie wyglądało inaczej. I ta pierwsza rosyjska ofensywa, nazywana zimową kampanią karpacką, trwająca na przełomie 14-15 roku, to ona stworzyła to określenie Wielka Wojna. To wielkie uderzenie, to wielkie starcie dwóch armii sprawiło, że w gazetach i w propagandzie tą wojnę zaczęto nazywać Wielką Wojną. Legenda Wielkiej Wojny również przenikła do Polski. Widzicie Państwo książkę propagandową wydaną w 1915 roku w Wiedniu. Ona opisuje tą zimową kampanię, ale z punktu widzenia armii austriackiej i legionów polskich, które po stronie austriackiej walczyły w tej kampanii karpackiej. Oczywiście w tej książce i w tych relacjach pierwszych miesięcy trudno zobaczyć rzeczywisty obraz tej kampanii. A rzeczywisty obraz tej kampanii był straszny i tu się to było pierwsze skrzydło apokalipsy, pierwsze dotknięcie apokalipsy, jakie spotkało te wielkie armie. Potem obliczono, że statystyczny żołnierz po obu stronach frontu, i ten carski, i ten austro-węgierski, w sumie walczył 5-6 tygodni. Tyle miał szans na utrzymanie się przy życiu albo przy siłach. Bo albo w ciągu tych 5-6 tygodni albo ginął, albo był ranny, albo się rozchorował, albo był absolutnie niezdolny już do żadnej walki z powodu odmrożeń lub po prostu wpadł w niewolę. Ta zimowa kampania była straszna.
w tym starciu obu tych wielkich armii Austro-Węgry straciły około 1 200 000 żołnierzy w ciągu 4 miesięcy. Wyobraźcie sobie Państwo, że taka liczba ciał zasłała te Karpaty, ale to były ciała żołnierzy jednej strony. Armia carska straciła drugie tyle w tych starciach. Karpaty zostały pokryte, 2,5 miliona ciał przykryły karpackie szlaki, karpackie drogi, karpackie okopy, karpackie wsie. To, co się tam działo, przechodziło ludzkie pojęcie. Ta ofensywa miała swoją pierwszą część i w wyniku tej ofensywy ta armia austriacka poszła właściwie w rozsypkę. Ale z pomocą ruszyła armia niemiecka i na przełomie kwietnia i maja ruszyła druga ofensywa w odwrotną stronę. Dowództwo niemieckie, sztab niemiecki dowodził tą kontrofensywą i Niemcy to bardzo dobrze przygotowali. Skutek tego był taki, że kiedy ruszyli przeciwko tej armii carskiej, która była już zmęczona kilkumiesięcznymi walkami w tych Karpatach, kiedy Niemcy ruszyli, wspierani przez oddziały austriackie, w ciągu 2 dni zginęło 70 tysięcy Rosjan. Drugie tyle było rannych. To znów sobie Państwo wyobraźcie. Po prostu to statystycznie, te cyfry są potworne. To takich strat w żadnych działaniach wojennych wcześniejszych nie było. Te 2 pierwsze dni tej ofensywy niemieckiej sprawiły, że ta carska armia już wymęczona poprzednią ofensywą praktycznie poszła też w rozsypkę. Zaczął się taki paniczny odwrót i w ciągu 2 tygodni niecałych ta carska armia cofnęła się o 160 kilometrów. Łącznie w czasie tego odwrotu straciła 410 tysięcy żołnierzy. To liczymy, już mamy ponad 3 miliony poległych w czasie tych starć. To oczywiście mówimy o statystyce, a jak wyglądało to w rzeczywistości takiej, z którą spotykał się dr Białynicki-Birula. Przez pierwsze tygodnie walki jego pułk był z tyłu i jego szpital był z tyłu. Potem w miarę przesuwania się frontu jego pułk też przesunął się bardziej do przodu i przeszedł przez tą część ofensywy karpackiej. Bo trzeba powiedzieć, że to jest tak, Birula napisał, że wyruszył w pole. Tak naprawdę oni wyruszyli w puszczę, w lasy karpackie. Więc on się przesunął dalej. A kiedy zaczął się odwrót rosyjski, ten jego pułk znalazł się nagle z tyłu, w tej pierwszej linii atakowanej przez Niemców. Ale ta statystyka z jego punktu widzenia wyglądała inaczej, dlatego że to, co jego spotykało w tym szpitalu, to, z czym spotykali się lekarze polowi, to przede wszystkim tak, skutek ostrzału artyleryjskiego ogromny. Ci polegli i drugie tyle rannych, to były strasznie ciężkie rany. To nie była izba chorych pułku w Wilnie. To nie byli chorzy skażący się na płuca, które interesowały doktora Białynickiego. To byli ludzie poszarpani przez szrapnele, którym trzeba było amputować ręce, nogi, zaszywać brzuchy, dokonywać najcięższych operacji chirurgicznych w tych namiotach, w tych polowych namiotach w towarzystwie 3 czy 4 sióstr miłosierdzia, 2 felczerów, a kolejka tych żołnierzy wymagających uratowania chociażby życia dłużyła się niemiłosiernie. Przez zimę, przez miesiące zimowe w tej żołnierze po obu stronach Karpat zamarzali. Momentami były tygodnie, kiedy temperatura spadała do minus 30 stopni. Po obu stronach są relacje wojskowe takie, że kiedy patrol wojskowy przechodził na pozycję, chciał rozpoznać pozycję przeciwnika, więc dochodził gdzieś do jakichś okopów, które tam gdzieś były wykopane w tej puszczy pod jakimś siołem, to okazywało się, że tam nie ma żołnierzy. Tam są lodowe sople. Ci ludzie zamarzli. Zamarzali tam. Mało tego, w tych dzikich karpackich ostępach wszystkie watahy wilcze nagle przestały polować na
sarny, na jelenie, na drobną zwierzynę, nie musiały tego robić. Całe watachy wilcze podchodziły pod drogi, którymi przemieszczało się wojsko. Pod okopy, w których marzli żołnierze i pod szpitale albo pod cmentarze, które polowe, prowizoryczne, które robiono, usiłowano tam budować. Przy 30-stopniowym mrozie, nawet przy 10-stopniowym mrozie, pochowanie 100 czy 200 żołnierzy, których nagle wyciągnięto z okopu, bo spadł tam grad pocisków, nie daje się wykonać pochówku normalnego. Ten pochówek, jakkolwiek by to strasznie nie zabrzmiało, co powiem, z tym pochówkiem radziły sobie wilki i drapieżniki leśne. Trafiłem na taką relację oficera rosyjskiego z pułku Astrachańskiego, który uczestniczył w tej ofensywie, który opisywał, że ostrzał artyleryjski wypędził z gawry niedźwiedzia. Obudził niedźwiedzia i go wygnał z gawry. Rozwścieczone zwierzę wpadło do kuchni polowej, poczuło zapach i po prostu ten niedźwiedź rozszarpał kucharzy, którzy tam byli. Nim pozostali i zdążyli uciec, to jeszcze kogoś tam dopadł i zabił też dwa konie, które tam jeszcze były. Po prostu głodny, rozjuszony, wybudzony w środku nocy, w środku zimy niedźwiedź przyłączył się do tej strasznej wojny. Miesiące od, tak dobrze licząc, od września do maja, kiedy Białynicki Birula był na froncie i kiedy tym szpitalem pułkowym kierował, to musiało być najstraszliwsze doświadczenie w jego życiu. Potem nigdy już takiego doświadczenia nie zaznał, nie doświadczył czegoś takiego. Kiedy później już w latach w Polsce Niepodległej uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, to już była zupełnie inna sytuacja. Tu na tej pierwszej fazie odwrotu, można by powiedzieć w ostatnim szeregu wycofujących się wojsk, musiał zobaczyć wszystko, co z punktu widzenia medycyny wojskowej jest najgorsze. Wszystko, co jest najstraszniejsze. Najstraszniejsze obrażenia, najstraszniejsze cierpienia, najstraszniejszą bezsilność, jaką może mieć medycyna w takich przypadkach, kiedy wie, że nic nie może zrobić. Kiedy na pierwszą linię frontu, do okopów gdzieś wykopanych na przełęczy, nie można dowieźć żadnych leków, bo nie można ich dowieźć, a dwa, że nie ma ich skąd dowieźć. Pozostają tutaj tylko skalpel i najzwyklejsza taka prostota działań chirurgicznych, które sprawiają, że bez względu na to, jaki się ból choremu zada, to może jak mu się te kończyny amputuje i przypali, to może on jeszcze przeżyje. To było to dotknięcie apokalipsy, które doktora Białynickiego Birulę dotknęło w pierwszej fazie. Dotknęło go też zresztą osobiście, dlatego że w czasie tego gorączkowego, bardzo gwałtownego odwrotu pod Mościskami, koło wsi Hankowice, 21 maja, doktor został kontuzjowany. Nie znamy charakteru tej kontuzji. Przepisy rosyjskie, w Centralnym Archiwum Wojskowym nie ma dokumentów carskich doktora Biruli Białynickiego. Ja dzięki pani Natalii Kruszynie dostałem teczkę akt wojskowych doktora Białynickiego. Tam nie ma dokumentów carskich. W teczce Witkacego, którą miałem i którą znam, dokumenty rosyjskie są. Ta statystyka carska, ta biurokracja carska sprawiała, że doznane obrażenia, dostany uszczerbek na zdrowiu Rosjanie kwalifikowali na dwa sposoby. Żołnierz mógł być ranny albo mógł być kontuzjowany. Ranny to zazwyczaj taki, który doznał rany oznaczającej upływ krwi. No więc trafiony kulą, szablą, pociskiem, z rozerwanym ciałem, z raną szarpaną. Kontuzja zazwyczaj oznaczała inny rodzaj wstrząsu. Czasem złamania, czasem jakiś wstrząs, potłuczenia. Również do tej kategorii kontuzje zaliczano takie schorzenie, taką przypadłość wojskową, która pojawiła się już w pierwszych miesiącach tej wielkiej wojny, a do samego jej końca towarzyszyła wszystkim armiom na wszystkich frontach uczestniczących w tej wojnie. To dzisiaj to nazywamy stresem
pourazowym, takim wojskowym stresem pourazowym. To były takie szoki psychiczne. Lekarze odnotowywali sytuacje, w których oficer po kilkudniowym dowodzeniu akcją wychodził nagle z okopu, stawał na nabrzeżu okopu i nie zwracając uwagi na to, że jest ostrzał, stał bez ruchu 12 godzin. Albo na przykład kładł się w okopie i przez 24 godziny nie było z nim kontaktu. Dostawał czegoś w rodzaju stuporu. To było na frontach I wojny światowej, to było zjawisko powszechne i ono zaczęło się w czasie tej kampanii karpackiej. Wtedy lekarze rosyjscy zaczęli notować pierwsze przypadki takiego stresu. Nie wiemy, jak dała kontuzja doktora Białynickiego. Wiemy, że on pozostał w szeregu, jak to nazywali, jak to się nazywało w terminologii wojskowej. To znaczy, że pomimo tej kontuzji był zdolny nadal pozostawać w służbie. No i rzeczywiście doktor pozostawał w służbie. Jego pułk wycofywał się w głąb jeszcze aż do, właściwie wycofał się na finalne pozycje w połowie czerwca, tam dopiero dotarł. Birula cały czas kierował swoim szpitalem polowym, ale musiał odczuwać coraz bardziej skutki tej kontuzji, dlatego że w jego aktach widzimy zapisy o tym, że jest skierowany do szpitala na hospitalizację jedną, drugą. Te hospitalizacje najwyraźniej, to leczenie szpitalne najwyraźniej stanu zdrowia mu nie poprawiły. I ostatecznie w listopadzie 1915 roku został ewakuowany już zupełnie na tyły, skierowany na akurat nie tyle na leczenie szpitalne, tylko oficerom przysługiwały takie 3-miesięczne, coś w rodzaju sanatorium. To już nie był szpital, to było takie sanatorium lecznicze. Nic nie pomagało i ostatecznie w kwietniu 1916 roku Teodor Białynicki-Birula został zwolniony ze służby wojskowej carskiej armii. Prowadził praktykę leczniczą prywatną, potem wrócił na Litwę, tam służył pracował w kolejnych szpitalach, a kiedy zaczęły powstawać polskie formacje wojskowe po 17 roku, wstąpił do polskich formacji wojskowych i już z nimi wrócił potem do niepodległej Polski, gdzie podjął służbę wojskową jako lekarz wojskowy. Już wtedy bardzo był wyspecjalizowany w pulmonologii, mówiąc dzisiaj, w chorobach płucnych. Uważany był za świetnego organizatora. Jego opinie wojskowe ze służby w Wojsku Polskim są celujące. Był znakomitym oficerem, znakomitym lekarzem, ale to już jest jakby inna w ogóle opowieść. To całe doświadczenie karpackie, te dwie ofensywy, ten ofensywa atakująca i potem odwrót przed kontrofensywą niemiecką, to wszystko zwróciło na niego uwagę. Muszę powiedzieć, że lekarzy pułkowych odznaczano rzadko w pierwszej fazie walk. Później to się zaczęło zwiększać. Ale w tych pierwszych miesiącach, w pierwszym roku w ogóle lekarze nie należeli do tej grupy, którą dowództwo carskie szczególnie honorowało. A tutaj dostrzeżono ten wysiłek Biruli Białynickiego w dwóch aspektach. Po pierwsze, był świetnym organizatorem i dowódcą tego polowego szpitala, a po drugie, co potem powtarzano w polskich opiniach wojskowych, dostrzeżono, że on potrafi opiekować się swoim żołnierzem. Potrafi być dla swoich żołnierzy ludzki. W carskiej armii to nie było zjawisko codzienne. W każdym razie te dwa powody i trzeci powód, czyli zapewne odwaga i poświęcenie, jaką wykazał w leczeniu tych rannych, w transporcie tego, w przenoszeniach tego, w wędrówce tego szpitala polowego za pułkiem i ze swoimi rannymi, to sprawiło, że dowódca dywizji, do której należał pułk strzelców, wystąpił z wnioskiem o odznaczenie go krzyżem Orderu Świętej Anny drugiej klasy z mieczami. To jest ważne, to jest ważny order. On później się nieco zdewaluował, ale wtedy był orderem ważnym. Był w odróżnieniu od oficerów liniowych, którzy byli odznaczani orderami Świętego Jerzego albo Świętego Michała,
ten order był taki urzędniczo-cywilny. No, lekarz wojskowy był na pograniczu, był w służbie wojskowej, ale nie był w korpusie oficerów liniowych. Dostał ten order, krzyż orderu świętej Anny drugiej klasy z mieczami. Ten dodatek, te miecze przyznawano tym oficerom, tym urzędnikom czy tym uczestnikom działań, którzy zasłużyli się wprost w działaniach wojennych. Ciekawostką jest to, że tym dowódcą dywizji był młody, wówczas bardzo młody i taki początkujący generał Aleksander Denikin. To jest ten Denikin, który potem po rewolucji i po wybuchu wojny domowej w Rosji stanął na czele Białej Armii i walczył z bolszewikami, przeszedł do historii Rosji jako jeden z głównych przeciwników Czerwonej Armii i systemu bolszewickiego. Tak wyglądał dotyk apokalipsy, którego zaznał Bielula Białynicki. Oczywiście nie był jedyny, a nasz drugi bohater naszej dzisiejszej wystawy też doświadczył tego samego, a może jeszcze więcej. Stanisław Ignacy Witkiewicz, jak Państwo wiecie pewnie, wyruszył na tą wojnę z Australii, gdzie wybrał się z Malinowskim po śmierci samobójczej Jadwigi Jęczewskiej. Ta śmierć przyprawiła go o ogromną traumę. Towarzyszyły mu nastroje samobójcze, wydawał się być w ogromnej depresji. I wiadomość, kiedy dotarł do Australii, a tam dotarła też wiadomość o wybuchu I wojny światowej, ta informacja właściwie wzbudziła w nim, zmieniła jego nastawienie. Doszedł do wniosku, że skoro i tak ma zginąć, i tak ma się zastrzelić, a sypiał z pistoletem dość często w czasie podróży do Australii, w samej Australii, skoro ma zginąć, to wobec tego niech temu towarzyszy jakiś czyn. Niech coś zrobi pożytecznego i w związku z tym wyruszył z Australii do Europy. Przedostał się do Rosji. Kiedy wyjeżdżał z Australii, nie było dla niego oczywiste, po której stronie ma się opowiedzieć. Odwiedził w Australii, pytał, rozmawiał i z konsulem niemieckim, i z konsulem rosyjskim, ale miał paszport rosyjski. Dopływając do Egiptu, a z Egiptu do Grecji z paszportem rosyjskim, no nie miał szans przedostać się do na przykład do Austro-Węgier, czy gdzie mogłoby go nieść serce za w ślad za wujkiem Ziukiem i działaniami wujka Ziuka, czyli Józefa Piłsudskiego, który z legionami poszedł na wojnę po stronie austriackiej. Nie będę Państwu opowiadał, jak do tego doszło. Zachęcam do przeczytania mojej książki. W każdym razie znalazł się w Petersburgu, gdzie zaopiekowała się nim ciotka Żukowska. Doktor Pawlak opowiadał nam o rozmaitych koneksjach rodziny Witkiewiczów. To też jest ważna koneksja, bo okazuje się, że otóż ciotka Żukowska miała też koneksję na dworze carskim w Petersburgu, ponieważ jej mąż był posłem do Dumy carskiej. To u nich gościnę znalazł Stanisław Ignacy Witkiewicz, kiedy na początku bodajże listopada dotarł do Petersburga. Próbował, miał takie żelazne postanowienie, że wstępuje do armii i nawet gotów chyba był wstąpić jako zwykły soldat do tej armii, ale ostatecznie trafił do szkoły praporszczyków. W biografiach, i ja nie będę też polemizował z rozlicznymi, nie będę wypominał rozlicznym autorom opowieści o arystokratycznym pułku, arystokratycznej szkole pawłowskiej, gdzie kniaziowie, grafowie i sama wierchuszka carska studiowała, bo tak nie było. Pułk, ten lejbgwardyjski pułk pawłowski, do którego został Witkacy skierowany, był już od wielu miesięcy na froncie, walczył na kierunku warszawskim, między innymi bronił odwrotu armii carskiej z Warszawy na Litwę i możecie sobie Państwo wyobrazić, że w ciągu tego odwrotu skład
osobowy, oficerski tego pułku, a w tym pułku było około 80 oficerów. Otóż w czasie tego odwrotu ten pułk, ten skład osobowy zmienił się trzykrotnie. To znaczy trzykrotnie wszyscy oficerowie ginęli. Zginęła jedna obsada, przyszła druga obsada, zginęła druga obsada i przyszła trzecia obsada. I z tą trzecią obsadą oficerską poskładaną tam z rezerwistów, pułk odszedł na drugą linię odpoczywać i uzupełniać swoje składy. Te składy uzupełniano, ponieważ oficerowie przede wszystkim ginęli na tej wojnie, to uzupełniano uruchamiając takie szkoły praporszczyków. To były 3- lub 5-miesięczne kursy, do których kierowano, tak, na 5-miesięczne kursy kierowano tych, co byli lepiej wykształceni. Witkacy miał szkołę średnią ukończoną, pisał, że ma też dyplom wyższej uczelni, Akademii Sztuk Pięknych, więc został skierowany na ten 5-miesięczny kurs. Takich słabiej wykształconych, ale takich, co umieli pisać i czytać. Kierowano na te 3-miesięczne kursy. Po tych 3-miesięcznych kursach oni zostali podoficerami, a ci 5-miesięczni praporszczycy zostawali oficerami. Otrzymywali pierwszy stopień praporszczyk. To był taki oficer czasu wojny. W czasach pokoju takiego stopnia oficerskiego nie było. Taki chorąży, no, kiedy u nas to taki przed podporucznikiem taki stopień, ale już zaliczony do korpusu oficerów. I w maju 15 roku Witkacy taką szkołę praporszczyków skończył, otrzymał ten swój pierwszy stopień, skierowano go na obóz letni, miesięczny, dwumiesięczny, a potem skierowano go do tego pułku, który właśnie Pawłowskiego, który na tyłach frontu uzupełniał swój skład, to znaczy dowożono tam żołnierzy nowych powoływanych z rezerwy, trzeba ich było nauczyć strzelać, kopać, okopy, no, nauczyć ich podstawowych czynności wojskowych i oczywiście ściągano najprzeróżniejszych oficerów, żeby uzupełnić ten skład oficerski. No i jak się pojawił nasz młody praporszczyk, to od razu go mianowano tam na krótko, na kilka dni dowódcą kompanii w zastępstwie oficera, którego urlopowano w tym czasie, żeby odpoczął potem jeszcze raz, a ostatecznie włączono go do dowództwa kompanii, na czele kompanii stał dowódca kompanii, stało 102 młodszych oficerów, jego zastępców i oni taką kompanią dowodzili. I taką mniej więcej, taką tą pozycję dowódczą zajął Witkacy. Radził sobie nadzwyczaj dobrze, bo wiemy to z kolejnych opinii, które mu wystawiano w dokumentacji carskich. Był dobrym oficerem, bardzo sobie dobrze radził z żołnierzami. Kiedy jesienią, na początku zimy przeniesiono ten pułk Pawłowski i wszystkie inne pułki lejbgwardyjskie, przeniesiono na takie zgrupowanie tyłowe do Podwołoczysk, to tam już dostał pierwszy swój awans na podporucznika. Te pułki lejbgwardyjskie, żeby Państwo wiedzieli, o czym mówimy, bo armia się składała z pułków, takich z jednostek wojskowych, takich, w jakich służył Białynicki Birula i składała się z lejbgwardyjskich pułków. Ta lejbgwardyjska armia obejmująca i pułki piechoty, i artylerii, nawet lotnictwa, nawet marynarkę, to była prywatna armia cara. To były pułki, które pozostawały w bezpośredniej dyspozycji carskiej. Normalna armia była armią państwową, a w sensie symbolicznym Leibgwardia, czyli ochrona przyboczna papieża. Ta cała armia była oddana do dyspozycji cara i car miał uprawnienia, żeby dowodzić nią bezpośrednio. Miał osobnego dowódcę wyznaczonego, Białobrazowa, który tymi pułkami i tą armią dowodził. Ta armia była lepiej wyszkolona, lepiej uzbrojona i lepiej płatna. I kiedy front rosyjski się załamał i na kierunku warszawskim, i na kierunku karpackim, i kiedy Rosjanie się wycofali, w sztabie rosyjskim przygotowano plan takiego drugiego uderzenia, które zresztą było konsultowane również ze sztabami sojuszników, czyli Francji i Anglii, ponieważ miało to uderzenie rosyjskie przygotowywane miało też odciążyć front zachodni, na którym Niemcy odnosili coraz większe sukcesy i wydawało się, że Anglia i Francja sobie przestaje radzić. Więc uzgodniono, że armia carska przystąpi do potężnego uderzenia, odciągając siły państw centralnych na wschód.
Główną siłą uderzeniową miały być te carskie pułki, więc je ściągnięto tam pod te podwołoczyska, daleko na Podolu, i tam przez kilka miesięcy te pułki ćwiczyły, uzupełniały swoje stany osobowe, szkoliły się. Tam odwiedził je car po raz pierwszy od wybuchu wojny. Odbyła się wielka taka parada tych pułków lejbładyjskich przez carem. I oczywiście w tej paradzie uczestniczył Witkacy. Wszystkie te pułki, wszystkie kompanie stały rzędem na takich wielkich, na potężnych polach, takich łanach przygotowanych specjalnie na ten cel. No i oczywiście car przejeżdżał pomiędzy tymi pułkami samochodem, a wszyscy oficerowie salutowali mu szablą, więc wyobraźcie sobie Państwo widok naszego Stanisława Ignacego Witkiewicza, który stoi po lewej albo po prawej stronie swojego dowódcy kompanii, stoi ich trzech oficerów i szablą salutują carowi przejeżdżającemu obok nich. To jak sobie wyobrażam taki widok, to on jest wart każdych pieniędzy, gdyby można było na przykład taką dokumentację zdobyć. Oglądałem dokumentację tej parady. Ona się na dworze carskim, nomen omen generał, który się nazywa Dubiński, tak jak ja. Carski generał emerytowany, historyk wojskowy, wydawał taką kronikę wojny. Co dwa tygodnie się ukazywał numer. Oglądałem wszystkie numery, które dotyczyły tej parady, tej rewii carskiej, bo to była pierwsza rewia w czasie wojny. Tej rewii jest poświęconych kilka numerów, jest tam mnóstwo zdjęć, ale zdjęcie Pawłowskiego pułku jest tylko jedno i to z daleka, nie można tam nic wypatrzeć. W każdym razie niewątpliwie ten salut Stanisława Ignacego Witkiewicza szablą przed carem się odbył. Ten pułk, wszystkie pułki przygotowywały się, wiecie Państwo, panowie, którzy kiedykolwiek byli w wojsku, to wiedzą, że nic tak w wojsku się nie podoba jak zimna musztra. Taka musztra głupiego, to znaczy trzeba stać bez ruchu i nieważne, czy się coś umie, czy nie, tylko żeby się nic nie drgnęło. No więc te pułki się przygotowywały do tej prezentacji przed carem i najlepszych oficerów, którzy się najbardziej zasłużyli w tym przygotowaniu, awansowano i między innymi po tej rewii nasz Stanisław Ignacy Witkiewicz też awansował o jeden stopień oficerski. Ale to było wszystko, to była zabawa przed apokalipsą. Apokalipsa nastąpiła w maju. Te pułki lejbgwardyjskie i cała armia rosyjska została przygotowana do potężnej ofensywy, która miała się rozciągnąć na długości 180 km. Na ogromnym odcinku. Pierwsza faza tej operacji odbyła się w maju. I te wojska rosyjskie uderzyły na linie obrony austriackie, które znajdowały się na Wołyniu, na linii rzeki Styr, przed rzeką Styr. Tam były umocnienia, okopy, fortyfikacje. Austriacy się przygotowywali bardzo długo, bo tam po prostu trwała wojna pozycyjna. Rosjanie postanowili przełamać ten front i uderzyli tam na początku maja. Uderzenie było bardzo gwałtowne i tej pierwszej ofensywie rosyjskiej udało się tych Austriaków wygnać nad tego Styru. To się odbyło w dramatycznych okolicznościach i zepchnięto ich na drugą rzekę równoległą, która się nazywała Stochot. Pomiędzy rzeką Styr a pomiędzy rzeką Stochot była dolina. Długa dolina, bardzo nieregularna, z rzadko rozrzuconymi wsiami, podmakająca. Ta rzeka Stochot nazywała się Stochot dlatego, że to było 100 hit, 100 odnóg, 100 ścieżek. Kiedy tylko spadło troszkę deszczu, ta rzeka się zamieniała w bardzo burzliwą rzekę. Na dodatek to wszystko podmakało, dopływało od niej i do niej setki odnóg. Nie wiadomo było nawet gdzie. Ta cała dolina była porośnięta bardzo bujną, soczystą trawą. Tam się nie dawało nic uprawiać na większości odcinków. Jak to na Polesiu zresztą dalej. No, wieśniacy na łodziach ścinali tam
zimę. W każdym razie, kiedy się tam żołnierze przemieszczali, nie byli w stanie nawet się dowiedzieć, gdzie jest ten ciąg wodny, a gdzie go nie ma. To pierwsze uderzenie odbyło się bez udziału pułku Pawłowskiego, zakończyło się sukcesem. Austriacy zostali zepchnięci przed rzekę Stochot, tam znów się gorączkowo fortyfikowali i wtedy ściągnięto pułki piechoty lejbgwardyjskie, w tym pułk Pawłowski. Przywieziono ich pociągami, tak wygląda pokazowe, też propagandowe zdjęcie pokazujące przerwę w transporcie wojskowym. W takich wagonach te kompanie pułkowe były wiezione na front i miała się rozpocząć druga operacja, rosyjska operacja nazywana Kowelską. Trwała pomiędzy 1 a 22 lipca, potem przeciągnęła się jeszcze na następne dni i rosyjska armia chciała zająć tę dolinę pomiędzy Styrem a Stochodem, przekroczyć Stochot, zdobyć Kowel i otworzyć sobie drogę na Lwów. Taki był zamysł tej całej operacji. Widzicie Państwo żołnierzy, tu jeszcze w największym porządku pobierają sobie kipiatok, czyli wrzątek z wagonów. Tutaj widzicie Państwo kompanię piechoty w marszu. Tak wyglądała codzienność Witkacego. Ten oficer, który idzie z przodu, to może być nasz Stanisław Ignacy Witkiewicz, ponieważ ta kompania była zawsze dzielona na dwie półkompanie i na czele każdej każdą prowadził oficer. I tutaj widzimy, wyobraźmy sobie, że tak nasz Witkacy właśnie sobie tych swoich żołnierzy prowadził. Tutaj widzimy zdjęcie, jak to się forsuje przeszkodę wodną i to wszystko na tych zdjęciach jest piękne. Rzeczywiście tak to wyglądały. Wagony przywiozły pułk na linię Styru. Żołnierze wysiedli i przekroczyli Styr i zaczęli wchodzić w tą dolinę pomiędzy Styrem a Stochodem. I to było coś, czego wszyscy, którzy tam byli i którzy tego doświadczyli, potem wspominali to ze zgrozą. Czytałem kilka wspomnień. Jest wspaniała relacja Rosjanina, takiego pułkownika Chodniewa. Kiedy tylko zeszli ci żołnierze z nasypu kolejowego i weszli, przekroczyli ten ciek wodny i weszli w tą dolinę, to pierwsze, co poczuli, to był trupi odór nad całą tą doliną. Witkacemu przypadł, on przeszedł w czasie tej operacji taki odcinek około 30 km wzdłuż rzeki. Na całym tym odcinku unosił się jeden zgniły, wielki, drażniący trupie odór. Widzicie Państwo obraz Witkacego. On został namalowany we wrześniu, 10 września 16 roku jest datowany. To było w niecałe dwa miesiące po przyjeździe Witkacego do Petersburga właśnie z nad rzeki Stochot. On nosi taką tytuł, taki tytuł kompozycja z grabarzami, też mówi się monolog Hamleta, ale to, co Państwo widzicie, oddaje to, co Witkacy zastał tam w tej dolinie. Otóż ta dolina w czasie tego pierwszego uderzenia została zasłana trupami. Kiedy ci żołnierze wchodzili w ten trupi odór, to widzieli dookoła takie wzgórki porośnięte, zaczynała porastać zielona trawa. Wszyscy mówią kopce, ale już rosła na nich trawa, bo już miały ze 2 tygodnie. Otóż na tym potężnym obszarze zginęło też ponad milion żołnierzy, ale na tym odcinku mniej więcej, gdzie był Witkacy, szacuje się, że zginęło około 60 tysięcy żołnierzy. Nie było żadnej możliwości, żeby tych żołnierzy zabierać, ściągać. Austriacy się wycofali. Te ciała poległych zostały w tym bagnie. Część z nich po prostu te bagna pochłonęły, zasilając rzekę i zasilając wszystkie cieki wodne tą właśnie trupią zgnilizną. Część saperzy rosyjscy, żeby przygotować się do następnego natarcia, chodzili nocami w te porośnięte zarośla, w te rzeki, w te rzeczułki, dziury, wyciągali ciała, które zdążyli znaleźć, układali je w pryzmy i zasypaliwali ziemią. W ciągu tygodnia tam był deszcz, padał akurat tam, ta bujna zieleń, natychmiast ta trawa to porastała, więc ci żołnierze z Witkacem na czele, jak prowadził tą swoją kompanię, to prowadził ją właśnie pomiędzy takimi wzgórkami porośniętymi trawą, gdzie wszyscy żołnierze doskonale wiedzieli, że to są groby, grobowce.
nocami, kiedy już dotarli na kilka kilometrów przed linię obrony Austriaków. Tam wykopane już były okopy przez saperów, zajęli miejsca w tych okopach, pili wodę z tych cieków wodnych z tym odorem, taką samą jedli zupę i wszyscy to wspominali w sposób straszny. I czytałem wspomnienia innego Rosjanina, który pisał, że taki mieszkał we Francji potem na emigracji i pisał, że do końca życia go ten zapach, ten odór nie opuścił. On minęło wiele lat po wojnie, napisał to w 30 latach i mówił, że cały czas to czuł. Witkacy to też czuł. Taką wodę pił, jadł taką zupę. Na dodatek jeszcze dowódca tego pawłowskiego pułku, taki stupajkowy, prymitywny generał rosyjski, był wielbicielem zupy cebulowej i kazał tą cebulową zupę robić niemal codziennie. Oficerowie musieli przyjść do niego i musieli tą zupę razem z nim jeść, bo taki był lejkwardyjski obyczaj. A ci z Państwa, którzy wiedzą więcej o biografii Witkacego, wiedzą, że on cebuli nie znosił. Nie wiem, czy nie znosił jej już z powodu tej traumy wojennej. Bo te relacje o tym, że nie znosił, nawet sztućce jak były pobrudzone cebulą, to on już nie brał do ręki. Nie wiem, czy to była trauma po tamtym okresie, czy w ogóle niechęć, ale tę zupę cebulową też wszyscy oni wspominali. W nocy ci żołnierze prowadzeni przez swoich oficerów, a więc i przez Witkiewicza, wychodzili z tych okopów i w tym bagnie wykopywali transzeje, którymi mieli podejść potem pod pozycje austriackie. Austriacy rozwinęli ogromne zwoje drutu kolczastego przed rzeką, no więc trzeba było do nich podejść tak, żeby uniknąć jeszcze ostrzału. W czasie tych, normalne, gminne było to, że w czasie kopania tych okopów trafiano na kolejne ciała, na kolejne rozkładające się trupy. To było straszne. To było prawdziwe piekło. I to było piekło przed walką. A drugie piekło rozpoczęło się, jak doszło do natarcia, bo 14? Proszę mi wybaczyć, może już 14 albo 16. Przyszedł rozkaz, żeby ruszyć do ataku na tę linię obrony austriackiej. Pułk Witkacego miał pójść w drugiej linii. W pierwszej linii poszedł pułk lejbgwardyjski, tak zwany pułk finlandzki, doborowy pułk. A kiedy ci żołnierze mieli już dojść do tych zwojów drutu kolczastego, poprzecinać je, zrobić w nich wyrwy, to wtedy do ataku miał wyruszyć ten pułk pawłowski na wsparcie. Dzieliła ich odległość około 100, może 120 metrów pomiędzy jedną linią okopów a drugim. Ci pawłowcy i Witkacy też siedzieli w okopie i widzieli, jak ten szturm wygląda. Otóż te wszystkie kompanie pułku finlandzkiego na jednogłośne hura oficerów wybiegły z tych okopów i w te transzeje ruszyły w kierunku tego drutu kolczastego. Trudność polegała na tym, że wcześniej Rosjanie zrobili takie przygotowania artyleryjskie, żeby trochę ten drut pokiereszować, ale ono było króciutkie. Nie rozbiło tego drutu, więc kolejne fale tych żołnierzy dobiegały pod ten drut, a za tymi drutami Niemcy, bo w międzyczasie Niemcy w ciągu tygodnia wymienili z jednostki austriackie zdemoralizowane i rozbite na dywizje niemieckie ściągnięte z frontu zachodniego. Za tymi drutami kolczastymi Niemcy ustawili karabiny maszynowe i wykonywali egzekucje. Bo w ciągu 2 godzin ten pułk przestał istnieć. Było słychać tylko krzyki, jęki. Oczywiście dowódca wstrzymał rozkaz, nie rzucił już tego pułku pawłowskiego do ataku. Uznano, że to po prostu już to się nie uda. No więc ci pawłowcy patrzyli w tych okopach, jak ich kolegów te karabiny maszynowe roznoszą w proch. Potem w nocy wszystkie kompanie wyszły w te trawy ściągać ciała i ściągać rannych. Nawoływano się, pokrzykiwano, nie można było za głośno, bo wtedy Niemcy ostrzeliwali te pola z moździerzy i zabijali i mogli zabić wszystkich, robili jeszcze większe szkody, straty. To było okropne. Nad ranem saperzy pozbierali te wszystkie ciała i ułożyli je wzdłuż takiej drogi, wzdłuż grobli, długiej grobli, która prowadziła do wsi Witomierz, do Brodu. Dowództwo rosyjskie doszło do wniosku, że tu już się nie uda. Tu, gdzie
nastąpiła zagłada tego finlandzkiego pułku, tu już się nie uda dokonać natarcia. I w związku z tym polecono temu pułkowi Pawłowskiemu przemaszerować tą groblą około 12 kilometrów do wsi Witonierz. Wieś Witonierz leżała po drugiej stronie Stochodu, ale przed nią był brud, komunikacyjny brud. I zakładano, że przez ten brud sobie poprowadzi się atak. Mało tego, zwiad rosyjski zauważył, że tam nie ma drutów kolczastych. Druty kolczaste są po drugiej stronie Stochodu. Zwiad niestety nie zauważył, dlaczego tych drutów kolczastych nie ma. A to dlatego, że podejście do tego brodu było poprzedzone bagnem, ogromnym bagnem. I przez to bagno można było do brodu dojechać, ale tylko drewnianymi kładkami, takimi pomostami drewnianymi, które były ustawione. Te pomosty Niemcy rozbili. No więc ci Pawłowcy wędrowali tą groblą. Chodniew, oficer, na którego relację się powoływałem już u Państwa, też szedł tą groblą i mówi, że szli w milczeniu, w absolutnej ciszy, kompania za kompanią, a po obu stronach tej grobli, która wyrastała troszkę ponad tą zieloną, to zielone bagno porośnięte, dookoła na obu brzegach były ułożone ciała, po to, żeby saperzy potem mogli je zebrać i znów zrobić takie kurhany. Więc oni szli między tymi trupami, a po jednej stronie grobli i po drugiej stronie słychać jeszcze było krzyki i jęki rannych, którzy tam zostali, którzy jeszcze nawoływali, żeby ktoś po nich przyszedł, ktoś ich stamtąd wyciągnął, ktoś ich pomógł. Tak szedł Witkacy, taką właśnie groblą w takich warunkach. Następnego dnia zaplanowano ten szturm na Witonierz. To jest ten szturm, o którym Witkacy pisze, niewiele pisze na ten temat. Napisał to jedno zdanie, że uczestniczył w tym szturmie na Witonierz. Żołnierze, którzy rano się przyglądali, oficerowie, którzy przyglądali się z okopów, jak to ma wyglądać, jak oni pójdą do ataku, wiedzieli, że to misja jest samobójcza. Bo wiedzieli, że tak, żeby dobiec do rzeki, do tego brodu, trzeba przejść przez to bagno. Tam połowa żołnierzy utknie i zostanie znów rozstrzelana z karabinów maszynowych. Rzeka przybrała, był bardzo gwałtowny nurt, trzeba było przebiec przez ten brud i wiadomo było, że rzeka znów zabierze jakichś żołnierzy. A po drugiej stronie był po jednej stronie dwór mocno broniony, a po drugiej wzgórze, na którym Niemcy zainstalowali moździerze. Wiedzieli, że to będzie samobójstwo. Na szczęście tym razem, tego dnia, Rosjanie już nie powtórzyli błędu i wykonali ostrzał artyleryjski, który trwał do późnego popołudnia. Tak naprawdę roznieśli te linie niemieckie w pył. To wzgórze nazywano Witonierz, ludność nazywała ten pagórek Górą Świętego Wita i tam rzeczywiście to było jak w legendzie o Świętym Wicie, którego przecież utopiono, ugotowano w gorącym ołowiu. To na to wzgórze po prostu runęła masa ołowiu, miedzi, stali. Cały ten ostrzał artyleryjski był skierowany na to wzgórze. I to wzgórze to było miejsce, które wyznaczono kompanii Witkacego na cel akcji. Żołnierze wyruszyli o 17 do tego szturmu. Przeszli przez te bagno jakoś w miarę, bo ostrzał niemiecki osłabł. Przekroczyli rzekę, przekroczyli te druty, okazało się, te zwoje drutu kolczastego zostały rozbite. No i część kompanii poszła zdobywać dwór. W czasie tej walki zginął Aleksander Konge, taki młody rosyjski poeta, o którym wspomina Witkacy, który był razem z nim oficerem w tej samej kompanii, a Witkacy ze swoimi żołnierzami uderzył na to wzgórze. Na tym wzgórzu byli Niemcy, no więc trzeba było tych Niemców wyprzeć. Rzeczywiście w pierwszym uderzeniu lejbgwardziści, ta piechota prowadzona przez Witkacego i jeszcze dwie inne kompanie wypędzili z tego wzgórza tych Niemców. Ale utrata tego wzgórza dla Niemców była stratą strategiczną. W związku z tym Niemcy dwukrotnie podejmowali próbę odbicia i szli do szturmu na to wzgórze. I szli do szturmu na bagnety. My, to trudno sobie wyobrazić, co to jest starcie na bagnety. Biegną z dwóch stron oszalali mężczyźni, trzymają swoje karabiny na wprost z tymi bagnetami nabitymi na lufę i się dźgają bez opamiętania. Jak któryś jeszcze potrafi, to odwraca karabin do góry i kolbą zabija przeciwnika. I to jest takie starcie. To jest senny koszmar, który
nawet dzisiaj nie śni się żadnym żołnierzom, chociaż oglądam relacje z Ukrainy i Ukraińcy mówią, że już zdarzały im się takie starcia, gdzie szli no prawie na bagnety, w sztyki, jak to się mówi po rosyjsku. Wyobraźcie sobie Państwo, że ta kompania tych żołnierzy Witkacego, każdy z nich miał ten karabin z tym bagnetem, ale oficer nie miał karabinu. Oficer był uzbrojony w szablę i w pistolet, w nagan. Więc jak Witkacy ich prowadził do tego szturmu, a dwukrotnie prowadził ich do tej walki na bagnety, żeby odrzucić to, ten atak niemiecki, to biegł na ich czele z szablą i z naganem w ręku, strzelał i szablą ciął przeciwników, do których dopadł. Tak to wyglądało, takie miał doświadczenie. Ten szturm, wzgórze się udało utrzymać, ale Rosjanie zdecydowali, że trzeba wycofać. Były tak duże straty, że trzeba się wycofać za Stochot. I wszyscy się zaczęli wycofywać. Z kompanii Witkacego wróciło bardzo niewielu żołnierzy, kilkunastu zaledwie. Wiadomo, że wrócił on też. Tu zaczyna się taki kołowrotek biograficzny, ponieważ w zależności od tego, co biografowie, jak to sobie wyobrażali trochę, jak to było, to jedni pisali, że on został ranny od pocisku i leżał bez opieki lekarskiej dwa dni, inni mówili, że został ranny i coś tam się z nim stało. Było inaczej troszeczkę. Oni wszyscy wycofali się za rzekę Styr. Prawdopodobnie Witkacy przyprowadził nawet swoich żołnierzy, przez tych ocalałych, i zalegli w tych okopach, które były przygotowane. Ponieważ następnego dnia rozpoczął się znów ostrzał artyleryjski, to oni w tych okopach tkwili następne godziny. Więc kiedy Witkacy wreszcie, a wiadomo, że coś mu się stało, był kontuzjowany, jak Państwu mówiłem, kontuzja to nie rana, to co innego. Był kontuzjowany. Najprawdopodobniej był po prostu w ciężkim szoku, bo po tym czymś, co przeżył na tym wzgórzu i jeszcze wcześniej, to musiał być w szoku. Prawdopodobnie był w szoku i kiedy dotarł, my mamy datę jego hospitalizowania dopiero wtedy, kiedy dotarł do szpitala polowego, ale z tego widzieliście Państwo szpital polowy doktora Białynickiego. Szpital Pawłowski był taki sam, kilka namiotów, tylko one były 9 kilometrów od tej linii okopów. To zanim ci ranni się dowlekli z tych okopów następnego dnia do tego szpitala polowego, no to minęły następne godziny i stąd ta data, to przekonanie, że Witkacy leżał gdzieś opuszczony w okopie przez dwa dni, stąd to się bierze. On był razem ze swoimi żołnierzami. To był koniec tego. Dla niego to był koniec wojny właściwie tej. Po kilku dniach pobytu w szpitalu jego i całą tą grupkę żołnierzy z jego kompanii, bo właściwie żaden z tych żołnierzy nie nadawał się do powrotu na linię frontu, wszystkich ich zapakowano w pociąg i wywieziono do Petersburga, gdzie Witkacy zaczął się leczyć. Tu apokalipsa frontowa Witkacego się skończyła. Pokażę Państwu tylko zdjęcie dokumentalne z tamtego czasu. To jest... Rosyjscy oficerowie oglądają i szukają ciał na rozbitych umocnieniach, tych drutach kolczastych i tych umocnieniach austriackich. A tutaj macie Państwo, przepraszam, pokażę to na moment, chyba że to jest drastyczne. To są ciała niemieckich żołnierzy poległych tam pod Stochodem. Tak wyglądała ewakuacja tu rannych spod Stochodu. Zawieziono, wsadzono w pociągi, wywieziono różnie. Ponieważ Witkacy był oficerem, więc jego skierowano do Petersburga. Żołnierzy odwożono bliżej, do Równego i do pobliskich, do pobliskich szpitali polowych. Natomiast jego jako oficera wywieziono do skierowano do Petersburga, co świadczy też o tym, że nie był bardzo ciężko ranny, bo wysłano go tam z myślą, że on obejmie tam jako kontuzjowany, obejmie tam służbę, szkoląc żołnierzy batalionu zapasowego, czyli żołnierzy wziętych z poboru po to, żeby po przeszkoleniu wysłać ich na front, na miejsce tych pawłowskich żołnierzy, którzy zginęli. To jest autoportret Witkacego i myślę, że on bardzo dobrze oddaje stan po przyjeździe do Petersburga. Widzimy wychudzonego, zmęczonego mężczyznę z szeroko rozwartymi oczami, w których tlą się jeszcze najprzeróżniejsze
emocje, ale na pewno nie są to emocje pozytywne i na pewno nie są to, nie ma w tym żadnego ciepła, jest raczej chłód i chyba jeszcze lęk po tym wszystkim, co się przeżyło. W tym zapasowym batalionie w Petersburgu z różnymi kolejami losu Witkacy dosłużył już do lutego 18 roku, kiedy został zdemobilizowany i przeniesiony, uwolniony z armii carskiej i potem w sierpniu 18 wrócił do Polski. Ja wiem, że przekroczyłem czas, ale jeżeli Państwo dacie mi jeszcze 5 minut i nie macie dość okropieństw, to ja Państwu pokażę jeszcze jedną osobę. Mogę? To zobaczcie Państwo trzeciego bohatera naszej mojej opowieści, którego też dotknęło, który dotknął apokalipsy. To Władysław Strzemiński. Wspaniały malarz. Wszyscy go pamiętamy z powidoków i z filmu i z historii malarstwa. Stanisław Strzemiński był zawodowym wojskowym. Ukończył Mikołajewską Szkołę Inżynieryjną w Petersburgu, był saperem, dobrze wyszkolonym oficerem, inżynierem wojsk saperskich. W 14 roku po skończeniu skierowano go do 6 Syberyjskiego Batalionu Saperów, ale nie zdążył pojechać na tą Syberię, ponieważ wybuchła wojna. A jak wybuchła wojna, to go skierowano do Twierdzy Osowiec, do kompanii osowieckiej, fortecznej kompanii saperów, do Twierdzy Osowiec, która leży w Zakolu Biebrzy. Może ktoś z Państwa widział kiedyś ten, o tu widzę pani zna, no to ten ogromny kompleks forteczny, to była jedna z największych i najnowocześniejszych fortec, które na początku XX wieku zbudowano. Ona jest w Zakolu Biebrzy i ona ryglowała dostęp wojskom niemieckim na wschód. Niemcy wielokrotnie próbowali ją zdobyć i nie udawało się. Twierdza, to jest mało powiedziane, bo twierdza była wewnątrz, a dookoła był cała sieć rozbudowanych umocnień, które niektóre z nich stanowiły samodzielne podtwierdze takie. To nie było proste. I do tej twierdzy właśnie skierowano Strzemińskiego. I w tej twierdzy Strzemiński poznał piekło, którego ani Białenicki, Birula, ani Witkacy nie poznali, bo poznał piekło ataku gazowego. Niemcy właściwie rozdrażnieni tym i bezradni wobec możliwości obronnych tej fortecy, doszli do wniosku, że nie są w stanie tego zdobyć i postanowili zniszczyć te, pokonać fortecę przy pomocy ataku gazowego. Wtedy, jak Państwo wiecie, w Polsce było też jeden atak gazowy, Niemcy wykonali i we Francji pod Ypres. I twierdza w Osowcu została zaatakowana gazem. Widzicie Państwo kompanie rosyjskich saperów z założonymi maskami gazowymi. To jest zdjęcie późniejsze. W twierdzy Osowiec nie było ani jednej maski gazowej. W ogóle nie było maski gazowej na wyposażeniu, ponieważ jeszcze nie wiedziano, że Niemcy zastosują broń gazową. Zastosują broń chemiczną. 6 sierpnia 15 roku z wczesnym świtem Niemcy przygotowali taki atak gazowy, ułożyli wielkie butle gazowe, czekali oczywiście, aż będzie wiatr sprzyjający, żeby spychał ten gaz w stronę fortecy, a nie w ich stronę. Ułożyli te butle na odcinku prawie 1,5 km. To były butle zawierające mieszaninę chloru i bromu. I o 4 nad ranem, kiedy zaczął się wiatr, otworzyli te butle. Ten gaz powoli zaczął się wydobywać. Do pierwszej takiej podfortecy osowieckiej było około 10 km. Przez te 10 km ten gaz stworzył taki wał. To miał szerokość 8 km i wysokość 10-15 metrów. I ta chmura tego gazu płynęła w stronę tej twierdzy. Jak ten gaz dolatywał, to drzewa więdły i w ciągu sekundy opadały z nich wszystkie drzewa, liście. Spadały ptaki. Wszystko, co było, umierało. Wszystko, co było żywe. Trawa, kwiaty, to przestawało istnieć. Potem opowiadali, że jak chodzili po tych miejscach, to leżały całe stada ptaków, które padły. Wszystko, co żyło na tych drzewach, a to był teren półleśny. Wszystko tam umarło. I kiedy już to wszystko umarło, no to doszło do tych zabudowań fortecznych. Tam, gdzie gdzie dotarł ten wał gazowy, Rosjanie, jak to zobaczyli, zaczęli się chronić w pomieszczeniach, w budynkach, zamykali się, to niewiele dało. W sumie
1600 żołnierzy tej twierdzy zostało zatrutych i uduszonych gazem. Taki był rozmiar tego ataku gazowego. Niemcy byli pewni, po około 10, 11, jak już widzieli, że ten wał doszedł do centrum, do samego serca fortecy, byli przekonani, że forteca jest ich. Odczekali jeszcze trochę, Niemcy już mieli maski gazowe i postanowili wysłać dwie kompanie na rekonesans, czy już można zająć tą fortecę. I ci Niemcy wyruszyli takim okopem prowadzącym w stronę tego pierwszego zabudowania, tej pierwszej podfortecy. I tam zaskoczyło ich coś. Otóż okazało się, że w tej fortecy ocalało, w jednej z tych podfortec ocalało mniej więcej 100 żołnierzy. I ocalało dwóch oficerów. Ocalał taki podrucznik Władimir Kotliński, Rosjanin, który dowodził tymi żołnierzami. I ocalał saper, podrucznik Strzemiński. I oni zorientowali się, że nadchodzi ten niemiecki oddział, który będzie próbował tutaj wejść. I wyruszyli z kontratakiem. Niemcy potem opisywali, że ci zobaczyli przed sobą w takim wielkim rowie pomiędzy umocnieniami, to jest, były dwa forty i pomiędzy tymi fortami była taka kotlina. I w tej kotlinie, oni szli tą kotliną i w tej kotlinie zobaczyli nadbiegających szaleńców. 100 szaleńców, którzy kaszleli krwią, kawałkami płuc. Ten gaz rozpuszczał im organizm wewnętrzny. Oni byli w upiornym stanie. Zaczęli strzelać. W pierwszym ostrzale ten podrucznik Kotliński zginął i jedynym oficerem, który został, był ten podrucznik Strzemiński. Żołnierze się na niego obejrzeli, a on powiedział, idziemy do ataku. I z szablą ruszyli do ataku. Niemcy byli tak przerażeni, że się wycofali. W panice się wycofali. Po prostu byli przerażeni, że ci ludzie ich... To nie byli ludzie. Ta historia, ten epizod wojenny przeszedł do historii, do rosyjskiej historii, jako tak zwany kontratak żywych trupów, atak żywych trupów. Rosjanie nakręcili na ten temat serial. Jest zespół rockowy rosyjski, w 2002 roku bodajże nagrał taką piosenkę o tym ataku żywych trupów i to był ogromny przebój na estradzie rosyjskiej młodzieżowej. My w polskiej Wikipedii tego państwo nie przeczytacie i w wielu źródłach nie przeczytacie o udziale Strzemińskiego. Ten udział Strzemińskiego jest opisany w broszurze, w raporcie, który Sztab Generalny Armii Carskiej wydał w 3 miesiące po tym ataku, gdzie została opisana cała ta sytuacja, zostało opisane w którym momencie podrucznik Kotliński zginął, w którym momencie objął dowodzenie podrucznik Strzemiński, kiedy ilu tych żołnierzy dotarło żywych z powrotem do twierdzy, co się potem stało i za ten kontratak Władysław Strzemiński został odznaczony orderem Świętego Jerzego. Najwyższym, to takie virtuti militari rosyjskie. A oprócz tego dostał jeszcze całą kolekcję orderów wojskowych, ponieważ to nie był koniec jego służby. Był w bardzo ciężkim stanie, wylądował w szpitalu, ale z tego szpitala wyszedł i potem służył jeszcze w Naroczy. Mało tego, w dokumentach carskich odnajdujemy informację, że on jeszcze w 1917 roku, tuż po rewolucji lutowej, jest w szeregach wojskowych. Co oznacza, że taka wersja, która w Polsce jest przyjęta, jego biograficzna, że on po tym ataku, to walcząc, przebywając na Białorusi, jego żołnierz przez przypadek, jego podwładny, odpalił granat i jemu urwało rękę i nogę. I to jest wersja, którą opowiada Nika Strzemińska, córka, być może tak mu opowiadał, tak zapamiętała opowieść ojca, co jest mało prawdopodobne, on nigdy o tym nie mówił. Być może tak opowiadała Katarzyna Kobro, jej mama. W każdym razie ta wersja jest nieprawdziwa. Wiemy, że w 17 roku jeszcze był cały. Być może. I tak twierdzi doktor Luba, która bardzo dokładnie przeanalizowała tę historię, wydała wspaniałą książkę zresztą w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi. Być może konsekwencją tego ataku była martwica, postępująca martwica kończyn i w związku z tym lekarze świadomie mu amputowali nogę i rękę, przygotowując to do protez. Bo lekarze, którzy oglądali po wojnie, którzy opisywali te amputacje Strzemińskiego, jednoznacznie mówią, że to nie była amputacja taka szpitalna, jak robił Białynicki Birula, że trzeba było żołnierzowi uciąć rękę szybko, żeby nie było gangreny. Tu wykonano chirurgiczne cięcie, ostrożne, dokładne, dokładnie je zaszyto, dokładnie wymodelowano.
I być może nastąpiło to już po rewolucji lutowej w 1917 albo w 18 roku, bo już do Polski Strzemiński wrócił z amputowanymi kończynami. Dla ilustracji pokazuję Państwu Martwą Naturę, olej Strzemińskiego z 26 roku, bo jak opowiadałem Państwu o tych drzewach, które straciły liście, o ptakach, które runęły na ziemi, o tej martwej naturze, którą gaz zamienił w jakąś taką masę nieludzką, no to ten obraz jest taki pełen. Bardzo, bardzo mi do tego pasuje. I kończąc, chcę Państwu powiedzieć o jednej rzeczy. Otóż 24 sierpnia 1931 roku ci trzej ludzie się spotkali. W willi Jolma. Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro odwiedzili Witkacego. Żadno z nich nie lubiło opowiadać, nie wiem czy Białynicki Birula opowiadał rodzinie o swoich przejściach frontowych. Witkacy nie lubił tych opowieści i nie opisał ich. Strzemiński nie opisał i nie lubił. Tu musieli rozmawiać, ponieważ w liście do żony Witkacy pisze, że był teoretyk sztuki Strzemiński, kawaler orderu świętego Jerzego. To znaczy, że przynajmniej na tyle wymienili między sobą doświadczenia carskich oficerów, że przynajmniej każdy z nich powiedział, czym został odznaczony. Zatem musieli o wojnie rozmawiać, ale po żadnym z nich nie zostało świadectwo tej apokalipsy, przez którą przeszli. Dziękuję Państwu bardzo.